Albigowa koło Łańcuta, dokładnie w tej stajni, urodził się, przyszedł na świat Bask, czystej krwi Arab, jeden z najsłynniejszych polskich koni. W 1963 roku odpłynął, w ostatnim zresztą morskim transporcie konia, odpłynął do Stanów Zjednoczonych, zrobił tam niesamowitą karierę. Żył do 1979 roku, kiedy odszedł. W Stanach Zjednoczonych żyło ponad 1000 Arabów, dzieci Baska. Dzisiaj wśród amerykańskich koni arabskich czystej krwi około 1/4, które przychodzą na świat, to są Araby właśnie pochodzące od Baska. To jest jego potomstwo, a w Kentucky postawiono Baskowi pomnik. Ta cała historia to część fascynującej naszej wspólnej historii, tradycji, tożsamości Podkarpacia. No i pytanie, kiedy czas na pomnik Baska w Jasionce, w innym miejscu, w okolicach Rzeszowa, żebyśmy o Basku nie zapomnieli.